przywitać. Chciałam wam powiedzieć, jaka to wielka niespodzianka jest dla was specjalnie dzisiaj przygotowana. Z okazji wczorajszego Dnia Dziecka w naszym przedszkolu dzisiaj jest wspaniałe przedstawienie. Ale muszę wam powiedzieć, że to przedstawienie przygotowali niezwykle specjalni goście, specjalni aktorzy. Myślę, że niedługo dowiemy się, kto to jest. Natomiast mam do was olbrzymią prośbę. Jeżeli ktoś pozna któregoś z aktorów, to jest bardzo cichutko, tak? Będziemy wam przedstawiać tych aktorów dopiero po przedstawieniu. Więc bardzo, bardzo proszę o ciszę. Sorusiu, czy możesz być już cicho? Jeżeli ktoś kogoś rozpozna, to jest tajemnicą na talerzu. Zapraszam po przedstawienie. Baśni znam. Gdy będziecie grzecznie słuchać, jedną z nich opowiem wam. Teraz wszyscy cicho, sza. Już zaczyna się baśń ta. W dalekim zamku z trzema wieżami mieszkała śliczna królewna. Ponieważ była piękna jak płatek białej róży, nazywano ją Śnieżką. Królewnę Śnieżkę kochali wszyscy, i ludzie, i zwierzęta. Ale znalazł się ktoś, kto nie kochał królewny. Była to zła królowa, która codziennie rano pytała swe srebrne zwierciadełko. Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, pani, jesteś najpiękniejsza. Lustro przez wiele lat odpowiadało, że to królowa jest najpiękniejsza. Ale pewnego dnia odpowiedziało inaczej. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Królowo, jesteś piękna jak gwiazda na niebie. Ale Śnieżka tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Zawsze byłam najpiękniejsza. Lecz płoda Śnieżki rośnie. Obserwuję ją zazdrość. Lustereczko mi nie kłamie. Zawsze, kiedy patrzę na nie, prawdę mówi bez wahania. Odpowiada na pytania. Myślimy! Zaprowadził dziewczynę głęboko w las. Czy mi pan nareszcie zdradzi, dokąd dzisiaj mnie prowadzi? Chyba zaraz się rozpłaczę, kiedy znowu dom zobaczę. Biedna Śnieżko, za lasami znajdziesz dom z krasnalami. Idź przed siebie, dalej drogą, może one ci pomogą. Jedna dziewczyna błądziła po lesie, nie wiedząc, gdzie ma się udać. Bała się każdego szelestu liści na drzewach, trzask złamanej gałązki. Szła i szła, spotykała różne leśne zwierzęta, ale żadne nie uczyniło jej krzywdy. Kiedy była bardzo zmęczona i przestraszona, zawołała. Krasnoludki, wołam was, przeprowadźcie mnie przez las. Nie ma końca tej podróży. Co ja widzę? Dom nieduży. Może w nim odpocznę sobie?
Jeśli wejdę, dobrze zrobię? Tak. Tu w domku wszystko było malutkie, ale czyste i przytulne. Stał tam mały stół, nakryty białym obrusem, na którym było 7 miseczek. A przy każdej miseczce była mała myszka, pod ścianami stało 7 małych łóżeczek. Zmęczona i głodna Śnieżka zjadła z każdej miseczki po trochu i z każdego kubka upiła troszeczkę. Potem rozejrzała się, gdzie by się mogła położyć. Wypróbowała kolejno wszystkie łóżeczka. Ale jedno było zbyt krótkie, drugie zbyt twarde. Położyła się więc na podłodze i natychmiast usnęła. Tymczasem na dworze ściemniło się. Do domu wrócili jego zmęczeni całodzienną pracą mieszkańcy. 7 krasnoludków, którzy wydobywali w górach rudę i poszukiwali drogocennych kamieni. Czy ją znacie? Witaj, witaj w naszej chacie. Skąd przychodzisz? Czy się dowiem? Wszystko zaraz wam opowiem. Mam macochę, czarownicę, zło, okrutną, zazdrośnicę. Wczoraj się nieszczęście stało. Jej lusterko powiedziało, że piękniejsza jestem ja. Wiecie, jaka była zła? Życie moje chciała skrócić. Ty nie możesz do niej wrócić. Będziesz mieszkać w naszym domu. Nie otwieraj drzwi nikomu. Nie wiem, jak wam się odwdzięczę. Może pracy was wyręczę? Chętnie obiad ugotuję. I posprzątam. Poceruję. To jest bardzo świetny pomysł. Będziesz nam gotować. Tak. Nie otwieraj drzwi nikomu, kiedy nas nie będzie w domu. Gotowała, płakała rozdarte ubrania, kurtki i spodnie. Krasnoludki rano wychodziły w góry szukać grubych krusztów złota i drogocennych kamieni. Kiedy wracały wieczorem, cieszyły się, że Śnieżka czeka na nie z dobrą, gorącą kolacją. Przez cały dzień Śnieżka była sama w domu. Królowa w tym czasie żyła na zamku pewna, że po śmierci Śnieżki jest znów najpiękniejsza na całej ziemi. Kiedyś jednak znowu spytała lustro. Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Królowo, jesteś piękna jak gwiazda na niebie. Lecz piękniejsza jest Śnieżka, która w chatce z krasnoludkami mieszka. Zła królowa zaczęła dniami i nocami zastanawiać się, jak pozbyć się Śnieżki. Wreszcie przyszedł jej do głowy pomysł. Wybrała najładniejsze jabłko i przy pomocy czarów zatruła połowę. Czary, mary, czary rzucę. Już to jabłko jest zatrute. Bo ja czarodziejska różdżka od teraz zamień mi w staruszkę.
głośnej idzie dróżce? Muszę pomóc tej staruszce. Ja posiana tak proszę. Jedź mi bardzo proszę. Ha! Ugryzłaś to trucizna! Zniknąć muszę, by krasnale nie spotkały mnie tu wcale. Śnieżka, kto uwierzy, jak zerwany kwiatek leży? Może ją obudzić dobrze. Słyszę konie, jedzie książę. Tam jedzie, tam. Czy zakochał się w panience? Spójrzcie, bierze ją za ręce. Dziwne mi się to wydaje. Patrzcie, ona wstaje! A więc prysnął czar zaklęcią. Pokochała się mieszka księcia. Czarownica bez swej mocy błądzi teraz w lesie w nocy. Bardzo dobrze, niech jej władza więcej ludziom nie przeszkadza. Książę poprosił Śnieżkę, by została jego żoną. I Śnieżka się zgodziła. Odbyło się huczne wesele, a krasnale były najważniejszymi gośćmi. A co widziałam, wam opowiedziałam. Ale to nie koniec baśni. Chcecie poznać tajemnicę, co spotkało czarownicę? Krasnoludki uradziły, że chcą w domu gospodyni. Po lesie się rozejrzały, złą królową odszukały. A królowa obiecała, że nie będzie czarowała. I tak co dzień, już od rana, bierze się do zamiatania. Sprząta, pierze i gotuje. I krasnali wypatruje. Taka ją spotkała kara, bo być najpiękniejszą chciała. Thank you.
myślę, i scenografia, i przede wszystkim aktorzy. Państwo byliście tak naturalni, tak jak trzeba, do dzieci. Bawiliście się tym teatrem, to było widać. I gratuluję wam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Tego, że dlaczego widzicie dzisiaj jeden z najbliższych synów, poświęciliście się czas i swoją uwagę. To jest najważniejsza rzecz. Bo to wasze dzieci, myślę, wszystkie przedszkolaki, zapamiętają to bardzo dużo, a w naszych sercach wdzięczność do was będzie trwała przez wiele, wiele lat.